Teraz idziemy do góry. Uruchomimy szalupy, silnik w szalupie zrzutowej. Oczywiście Przemek po kolei powie, co należy zrobić. To będzie taki mały film instruktażowy dla przyszłych marynarzy uczących się w szkołach morskich. Na pewno co? Podstawa. No i to od mechanika zależy. Silnik, tak? To tak. Ok. Nie wiem, stare przyzwyczajenia. Zasilana jest z dwóch baterii. Baterię mamy tutaj. Oj! Akurat. Weź ten kask mój. Połóż, połóż. Każdy jest gdzie indziej. Normalnie. Powinno być zasilanie wyłączone, żeby nie było utraty pojemności ani mocy. Mamy dwa, zawsze są dwie baterie w każdej szalupie. Ładowarka, widać, wszystko ładnie ładuje. Załączamy sobie zasilanie. Ja zaczynam od main switch, co tydzień robię co innego. Jedyneczka. Panele, tak? Do sprawdzenia, tak? Każda szalupa co innego, tu masz fuzy, pewne rzeczy się sprawdza. Załącza się światła poszczególne, też na bateriach. Sprawdzamy, czy na kompasie, teraz tego nie będzie widać, ale światła zewnętrzne, kabinowe, nawigacyjne, searching light. A więc czy mamy ładowanie, czy wszystko chodzi i działa poprawnie, tak? Może być wina fuse'a. I tak dalej, tak? Ok, przed tym powinniśmy co jakiś czas chociaż sprawdzić wizualnie, jak ma wyglądać silnik, co tu się dzieje, może być jakiś przeciek, może nie być płynu chłodzącego, oleje, bagnecik zawsze jest na full, bo silnik jest pod kątem, tak? Według instrukcji, instrukcja mówi, ile tego powinno być, jak to powinno więcej. Poza tym też warto jest sprawdzić czasami jakąś elektrykę sterującą, bo tu zazwyczaj coś jest, nie? Jak są problemy z odpaleniem. Co jest dosyć istotne, też ładowanie, tak? A więc stan paska, tak? Co tydzień między patrzymy, czy on jest napięty, może coś się odkręcić, na statku są wibracje, możemy coś stracić, tak? Szalupa odpali oczywiście, dopóki będziemy mieli prąd, z baterii będzie ok. Nie będzie ładowania, silnik zgaśnie. Ok, no to co, robimy start, tak? Olej jest, wszystko jest mniej więcej, to ładnie wygląda. Będziemy startowali. Tak, zamykamy, żeby było bezpiecznie, bo nie ma przejścia tam. Procedura startu. Wszędzie jest prawie taka sama. Tu mamy silnik z możliwością podgrzewania jeszcze świec, a więc soft start taki. Przekręcamy, patrzymy. Wszystko, olej jest, wszystko się tu nam zapala. Brak na razie ładowania, bo silnik nie chodzi. Zapalamy podgrzewanie, grzejemy chwilę świecę. Będziemy grzej, tak? To nie zgaśnie, jak w samochodzie ta lampka tutaj w tym układzie. Ok, i próbujemy. Chodzi, osiągnął jakieś obroty, dopiero z tym jasno ładowanie. Ładowanie jest najważniejsze, tak? On jest zimny, będzie na razie tak kulał, ale zaraz się odgrzeje. Sprawdzamy wszystkie mechanizmy, a więc obrót, jak chcesz, możesz wyjść zobaczyć. Ja tu będę trzymał ją. Obraca się. Obraca. Centralnie teraz? Teraz jest tak. Tak, stawiamy i teraz będzie przód, tak?
jeszcze no. Tutaj tą manetkę. Manetka, tak. To jest idle speed tutaj, a więc wolne obroty. Przód. No nie ma co go katować, tak? On jest zimny, bo jest diesel. No, fajnie, nie może gasnąć na wolnych obrotach. Musi być bezpiecznie, bo nie może być tak, że podczas tego trzeba wyregulować, tak wszystko ustawić, żeby to po prostu funkcjonowało tak jak należy, tak? Przy odpalaniu, bo o to chodzi, że po prostu gasimy, że nie ty koniecznie będziesz startował ten silnik, jeżeli coś się będzie działo, żeby każdy mógł, była łatwa prostota. Każdy marynarz powinien to tak, wiedzieć. Wiedzieć, umieć wsiąść, odpalić i odpłynąć i ratować się, tak? Zostawiamy wszystko w stand-by'u, tak jak było. Widzimy tutaj o, teraz na ładowarce, że zaczęło się ładowanie tej baterii numer 1. Okej. Okay.